platformy i ogromne zyski. Atrakcyjne oferty promują znani politycy lub sportowcy. Bohaterem takiej reklamy stał się także nasz reporter, który rzekomo namawia do inwestowania. Tyle, że to wszystko fikcja. Prawdziwy jest dramat ludzi, którzy stracili oszczędności całego życia. Reportaż Mariusza Zielińskiego pokaże, jak działa ten mechanizm. To rzeczywiście takie proste, zarabiać 1000 zł w ciągu godziny. Kliknij link, aby uzyskać więcej informacji. Nie mam ci telefonu, jedziemy na policję, bo cię okradł. Nikt mnie nie okradł. Jak się nie okradł, to co to pieniądze? Co to jest? Chciałam się dowiedzieć, i co z moimi pieniędzmi. Niech się dzieci przekonają, że nikt mnie nie oszukał, bo... To na kredyt na 40 tysięcy. Zaraz kredyt będzie anulowany. Panią Polski pokażę i o dołożni, że pani dostała po prostu pieniądze i góry pani dostała. Panie głos, panie Stosie. Ja proszę panią. No właśnie wysłała się złodziejom 18 tysięcy złotych. Gratuluję. Jestem prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. To, co mógłbym polecić każdemu z Polski, aby zarobić dużo pieniędzy, to skorzystanie z platformy inwestycyjnej, którą robię. Projekt ten został zaprojektowany, aby stać się twoim wsparciem finansowym, zapewniając ci możliwość życia pełnią życia. Teraz każdy Polak może zarobić nawet do 2000 zł tygodniowo. Coraz częściej w internecie pojawiają się reklamy, które zachęcają nas do inwestowania przy pomocy różnych platform. Pani Graszyno, co czy kto panią przekonał, żeby zainwestować? No, tam to był, widziałam właśnie Kaczyńskiego, był Tusk, był Morawiecki. Co myślę, no jeżeli takie tuzy inwestują, no to czemu nie mam nie zainwestować? Ano skusiło mnie twarz mojego faworyta, pana Kaczyńskiego. Kliknęłam. Za chwilę dowiemy się, co było dalej, ale najpierw zacznijmy od pewnej reklamy, którą zobaczyłem w internecie. Bohaterka jednego z moich reportaży miała znaleźć złoty środek na to, jak uzyskać duże pieniądze. I kto o tym opowiada? To w tym miejscu pani Beata spała ze swoimi synami w komórce na drewno. Na pewno nie jest to miejsce, w którym powinna nocować żadna osoba, a szczególnie dzieci. Jeszcze niedawno mieszkała z dziećmi w stodole, a teraz kupuje własny dom. Wszystko zmieniło się, gdy znalazła platformę, która automatycznie handluje na giełdzie. Podstawowe pytanie, to ja czy nie? No, jak widać, to ty, ale głos już nie twój. Zostałeś sklonowany. Wystarczy do tego proste narzędzie, które potrzebuje urywek głosu. Jest to sztuczna inteligencja. Wrzucamy ten plik, próbka audio. Oto mamy efekt. Była zadłużona. Państwo odmówiło jej pomocy po stracie męża i musiała żyć w takich warunkach. Początek tego materiału w tym wypadku jest oryginalny. A całą resztę już zrobił mocne cięcie, wkleił tą sfejkowaną wypowiedź. Tak? Głos miał, a następnie na resztę materiału narzucił, prawdopodobnie ściągnięty z internetu jakieś wideo prezentujące inwestycje, jak to się dzisiaj mówi, czyli dom. Kobieta podzieliła się platformą, którą znalazła w swoim trudnym okresie życia i jest stworzona dla osób, które chcą otrzymywać pasywny dochód. Klikamy w zarejestruj się, albo dowiedz więcej. Kurczę, mówisz bardzo przekonująco, jesteś autorytetem. Rozwiązujesz trudne problemy w telewizji, więc jak mogłoby być inaczej? Ja klikam i się dorabiamy kasę. Co oznacza kliknięcie w podobne reklamy w internecie? O tym przekonała się pani Grażyna, która chciała pomnożyć pieniądze, żeby dać je dzieciom. No zainwestowałam 500 zł i zysk zaraz był $70. W ciągu jednej godziny zarobiła pani $70. Okazało się jednak, że rzekomi doradcy bardzo szybko namówili panią Grażynę na kolejne inwestycje. Stan jej konta z dnia na dzień się zmniejsza. No, niech mi pan to pokaże wszystko, no. Dobrze, wejdzie pani na agencję. Już. Jest, wlazłam. Co pani pisze? 1, 8. I wpiję ten. Akceptuję. No ja zaczęłam inwestować i nawet... Nie wiem, nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego dałam dostęp do moich kont, dlaczego zaczęłam przelewać te pieniądze. Oszuści nie tylko przejęli z konta wszystkie pieniądze, ale zaciągnęli nawet kilkudziesięciotysięczny kredyt. Pani Grażyna nie była świadoma tego, co się dzieje, aż do momentu, gdy zauważyły to jej dzieci.
Mama przychodzi do domu, rozmawiając przez telefon i idzie po swoje dwie karty kredytowe. I mówię, mama, co ty robisz? A mama mówi, nie, nic, nic, w spokoju, zostaw mnie, ja idę. Mikołaj, właśnie brat, ma podgląd do mamy konta, wchodzi na mamy konto i mówi, mama wzięła kredyt na 40 tysięcy i ktoś ten kredyt w tym momencie wypłaca. Patrzę przez okno, mama stoi podobnie i dalej coś tam rozmawia przez telefon, więc krzyczy do mamy. Mama, to są oszuści, zostaw ten telefon, wyłącz ten telefon. Zdesperowany syn pani Grażyny zaczął nagrywać jej rozmowy. Pobiegłem do mamy, no i musiałem wyrwać siłą jej ten telefon. No, wiecie, starsze ludzi, nie oszukujecie? Dlaczego zostały wypłacone pieniądze w lipie z bankomatu? I kredyt na moją mamę wzięliście i dlaczego? I tata ze mną chodziła, mówi, daj mi ten telefon, daj mi ten telefon, daj mi ten telefon. Niech się dzieci przekonają, że nikt mnie nie oszukał, bo... No, kredyt na 40 tysięcy. Teraz kredyt będzie anulowany. Jak będzie anulowany? No. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego oni biorą za sprawę. Ja też nie wiem. Narobili takiego szumu, wrzasku, że nie wiem. A to nie są ich pieniądze, tylko moje, no. Tak. To masz problem. Tak? Przede naszą resztę swoich pieniędzy właśnie. Tak? Ja nie masz pieniędzy. No właśnie wysłałaś złodziejom 18 tysięcy złotych. Gratuluję. Wyjaśnijmy, co się stało. Jej pieniądze. Zamiast zwrócić kobiecie pieniądze, oszuści za tę sumę kupili kryptowaluty. Oczywiście, dla siebie. Na siebie. Kryptowaluty. Pani Grażyna na tych rzekomych inwestycjach straciła 100 tysięcy złotych. Jeszcze więcej oszuści wyciągnęli od pani Danuty. W tym przypadku było to już ponad 120 tysięcy złotych. Pani Danuto, inwestowała kiedyś pani pieniądze w życiu? Nie. To była moja jedyna inwestycja. Kliknęłam, natychmiast odezwała się panienka i powiedziała, że zgłosi się do mnie mój doradca finansowy najrychlej, jak będzie możliwe, że specjalną ofertę mają. Pani Danuta na początku zainwestowała niewiele, bo 470 zł. Potem dowiedziała się, że to może być oszustwo i chciała zamknąć konto. O, mówi, to będzie ciężka sprawa. Musimy tutaj wejść, ma pani to konto. I w trakcie tego biegała strzałka po moim koncie. I ja widziałam, że jestem okradana. Komputer w ogóle był poza moją władzą. Mimo tego, że z konta pani Danuty zniknęły tak duże pieniądze, rzekomy doradca finansowy dzwonił jeszcze kilka razy do kobiety i przekonywał, że nic się nie stało. Przepraszam, że to była pomyłka, że oni nie chcieli mi tego zabrać, że to pani wszystko wypłaciły. Czy kobietom uda się odzyskać pieniądze? Nie. O tym za chwilę, ale najpierw poznajmy skalę i mechanizm tych oszustw. W Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości aktualnie policjanci prowadzą 40 postępowań. W każdym z tych śledztw występuje kilkuset pokrzywdzonych. Straty wynoszą nawet kilka milionów złotych. Kto siedzi z drugiej strony tego telefonu? To działają zorganizowane grupy przestępcze. W takiej grupie przestępczej jest określony podział ról. Są osoby odpowiedzialne za ten dział informatyczny, czyli stworzenie takiej platformy. Są osoby, które wykonują połączenia. Są, można powiedzieć, szkolone w tym zakresie. Wiedzą, a oni nic nie wiedzą. Wiedzą, jakich argumentów użyć. Wiedzą, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami. Są bardzo dobrze przygotowane do tego oszustwa. Platforma działa automatycznie i codziennie przynosi zysk. Ofiary tracą pieniądze, bo regularnie wpłacają na fałszywą platformę inwestycyjną, która tak naprawdę nie istnieje. Pokazuje wzrosty, pokazuje pomnażanie pieniędzy, ale to jest wirtualny wykres, to nie jest prawda. Natomiast ludzie cieszą się, że tak dobrze im idzie i wpłacają jeszcze więcej i jeszcze więcej, tracąc te pieniądze, oddając je oszustom. Platforma inwestycyjna wygląda w ten sposób. Tutaj 13 706, o tyle. Kapitał, tyle mam pieniędzy na koncie. W jakiej walucie? W dolarach. Ale to co, może się dowiemy, kiedy dostanie pani swoje zyski? No właśnie, czemu zadzwonię i się dowiem, kiedy mi wypłacą. A chciałam się dowiedzieć, co z moimi zyskami. Bo pani wszystko jest przygotowane do opłaty. Pani kwota, pani powiedzieć, złotówka czy w dolarach?
Dolarek proszę mi podać. 43 754 dolary. Czemu nie może ich zamieszczyć, mam pytanie. Jestem dziennikarzem telewizji TVN programu Uwaga. Chciałem zapytać. A się rozłączy. Dlaczego państwo oszukujecie ludzi? Zabraliście pani Grażynie pieniądze, nie chcecie wypłacić tych pieniędzy. Oszukujecie również na swojej reklamie. Proszę mi powiedzieć. Możemy wysłać wam potwierdzenie tego, że szoki były wypłacone, ale zostały z powrotem tutaj zamknięte do banku. Proszę pana, to co wy robicie, to jest jedno wielkie oszustwo, proszę pana. Proszę mi powiedzieć, dlaczego używacie wizerunku w swojej reklamie polskich polityków i oszukujecie starszych ludzi, którzy na to się nabierają? Proszę pana, panie dziennikarze, ja sam pan powiedzieć, ile pan myśli, czy ktoś by mógł oszukać polityków, no co pan opowiada, no pan? Nie, oszukuje pan starsze osoby, które wierzą, że ci politycy... Nie, teraz pan opowiada, nie oszukujemy, a taka jest prawda. A jeżeli pan tego jeszcze dalej nie rozumie, no to przepraszam, ale to nie jest moja praca panu dotłumaczyć. Czym jest teraz problem? Problem jest również w tym, chciałem się zapytać, państwa pracownicy po uzyskaniu dostępu do komputera i telefonu pani Grażyny wykonywali dziwne operacje. No proszę mi tutaj po prostu nie wkurzać, wiem, że pan mi teraz opowiada takie rzeczy. Takie właśnie, proszę pana, nie poprzeczymy te dzieci, dobra? Słyszysz? Oszustom udaje się przekonać te osoby do tego, aby na swoich telefonach komórkowych, na swoich laptopach, komputerach zainstalowały odpowiednie oprogramowanie, które wprost daje zdalny dostęp oszustowi, złodziejowi do urządzeń danej osoby. Na mając ten zdalny dostęp, to tak naprawdę oszust może zrobić wszystko to, co właściciel tych urządzeń, tylko właśnie siedząc gdzieś za granicami Polski z dowolnego miejsca w internecie. Teraz nadszedł czas, żebyśmy dowiedzieli się, czy obu kobietom udało się odzyskać pieniądze. Zadzwonił ponownie doradca finansowy. Dostałam przede wszystkim bardzo ważną informację maila z linkiem, tak? I rzeczywiście jest to... No, kliknęła pani. Niestety. To jest link do wypłaty środków. No i kliknijmy, zobaczmy. A, widzi pani i teraz... Już? Nie. Niech pani już dalej nie idzie. Dobrze. Bo teraz pani daje prawdopodobnie komuś dostęp do swojego komputera. Tak jest. No i dalej to już przebiegnie. Gdzieś znowu się przekierowała. W ten sam sposób jak poprzedni. Zabrali mi emeryturę. I 6 miesięcy, którego przedtem nie zabrali. Więc zostało. Oprócz tego złożyli wniosek o kredyt. Na 31 tysięcy złotych. Czyli zamiast oddać pani te zyski, zabrali wszystko. Zabrali wszystko. Nawet więcej niż wszystko. Dlaczego pani dzwoni? No bo czekam na swoje pieniądze. Dlaczego? No dzwonię dlatego, że nie mam pieniędzy. Przekazałam wam pieniądze. Pani pieniądze zrobiły się bardzo po... Panie są zablokowane, proszę pani, z tego względu, że jest podzielenie za pranie głównie pieniędzy według artykułu 160. Tak, panie pieniędzy. Dobrze, ale niech mi pan powie, z czego ja mam zapłacić ten podatek. Kiedy widzi pan, że mam na koncie nic nie ma. Wszystko, wszystkie konta wyczyściliście, więc jak mam zapłacić? No. No a czy ja? Przecież to byście ode mnie wzięli pieniądze. Co by pani powiedziała tym osobom, które oglądają te reklamy? Wielu się nie dały nabrać, że to jest jedno wielkie oszustwo, gdzie człowiek... Co on tak rytowali? No po prostu ja mówię, że ja nie wiem, zaćmienie umysłu dostałem... To jest to, co do mnie dzwoni. Nie będę mówił, co to ja powiedziałam, umyj sobie uszy, kazał mi coś innego mówić. To jest to samo, tylko nie wiem, skąd mój numer mieli. W ten sposób postąpiłam, nie mówiąc tym dzieciom, bo chciałabym zrobić niespodziankę. W tej chwili to właśnie bardzo łatwo oszukać ludzi w moim wieku. Wszyscy mieli rację, tylko ja... Do mnie nie dociekło, że to jest oszustwo. Zapewniamy ograniczoną liczbę miejsc na naszej platformie, więc pospiesz się, wejdź na naszą stronę już teraz. Jak się ustrzec przed tym wszystkim? Trzeba mieć świadomość, że jeśli chodzi o inwestycje,
to jednak lepiej je przeprowadzać w porozumieniu z doradcą inwestycyjnym, zaufanym, z odpowiednią licencją. Dzisiaj, jak my rozmawiamy, wśród telewizów, którzy to oglądają, są osoby, które wpłaciły 1000, może 2, które widzą, że ich inwestycje w internecie na różnych platformach przynoszą zyski. Te osoby nie zdają sobie sprawy, że one zostały ukradzione, że tych zysków nie ma, że te wykresy są fałszywe. To, co możemy zrobić dzisiaj, to zaapelować do tych osób, żeby przestały wpłacać. One nie odzyskają tych pieniędzy, które wpłaciły oszustom, ale nie stracą więcej, jeśli posłuchają naszej rady. Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące obu oszukanych kobiet. Co ważne, jeśli ktoś z Państwa znajdzie się w podobnej sytuacji, niezwłocznie powinien poinformować placówkę swojego banku. To bank ma możliwość natychmiastowego zablokowania środków oraz obowiązek powiadomienia prokuratury. Wtedy mamy szansę na odzyskanie przynajmniej części pieniędzy.